Siemaneczko, ludziska, siemaneczko, siemaneczko. Lecimy, lecimy, lecimy. Oboj, oboj, oboj. Pierwszy dzień nowego roczku, tak jest i zaczynamy, ludziska. O tak, o tak, o tak. Dzisiaj zapogramy w Days Gone. Nowy tytułek, bo dlaczego by też nie? Więc zacznijmy, zobaczmy, czym się gry je. No i zobaczymy, czy się wkręcimy, czy też nie. I tak dalej, jest tak dużo Honkaja, dużo Yakuzy było, ale trzeba coś też nowego odpalić i obadać, więc zacznijmy, zacznijmy, ludziska. Jest nic kontrolę to best experience, grab cancel. Nie chcę kontrolować. Co? Wait, what? Wspaniale, że uruchamiam mi grę po prostu. No. Nie ten kontroler jakiś. Niech klawa i tyle mi wystarczy, kurde. Gro. No. Pięknie. Zbieranie danych, oczywiście. Z ograniczonymi danymi. Escape, tak jest. Dobra. Tu jest Gites. Widzę. Co resztę pewnie dopasujemy. Dobra. Sztuki stereo, surround. Pełny zakres, okej. Okay. Języczki, dobrze, dobrze. O, nice, nice. Rozgrywka normalna może być. Kleistość celownika. Wyłączone. Tarcia? Nie wiem, co to jest. Czuję strefy martwej. Nie wiem, co to jest. To są jakieś dostępności. Siema, siema, Magda, musimy jeszcze siemneczko. W oknie jest. Synchronizacja wyłącz. Zobaczcie, gdzie tu jest ten. Potwierdź. Potwierdź. Czekaj, gdzie to było? Przyciąganie celownika wyłączone. Dobra. Dobra. Co tu jeszcze jest? Tu jest rozgrywka. Obraz. Dobra. Graficzka. Pole widzenia. Stóweczka. Tylko tyle? Bardzo wysokie. Rozmycie wyłączone. Aberracja chromatyczna, nie wiem co to jest. Okej, okej. Okay. Spoko, że pokazuje ten, ileś klatkarzy. Łakoś. Szaleni, szaleni. Ciekawe, kiedy się u mnie zacznie. A, no widzisz, widzisz. Nie, dzisiaj trochę późno stałem i tak jeszcze chciałem pogarniać na chacie, coś tam porobiłem i tak dalej, dlatego tak trochę dzisiaj później. Ale lecimy. Normalny typ gry. Nie, no normalnie jedziemy. Mm.
prawie jak wylazł was. Jest cała rozmarła. Mąż pewnie zahaczył o nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzyma, siostrzeczka? To durne. To był taki mały... Taki mały dzieciak, taki... Taki pieprzony szczel. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, już tutaj. Lepiej się przejmę. Pojedźmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. O'Brien? Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. O'Brien. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmij się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, Buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Swiffinger Check. Loser nie poradzi sobie teraz bez mnie. Odkaż mi go. Wsiadasz? Nie. Ty, co ty kuźwa robisz? Coś ty zrobił. Days gone. Dwa latka później. Ach, ten czas zapierdziela, nie? Już dwa lata później? Czekaj, 2026 mamy, tak? O! Zgubiliśmy go! Musi być blisko! O! Czekaj chwilę, wyłącz silnik! Krztusiec! Krztusiec z gry! Cholera, ona żyje! Alvarez! Alvarez, hej! Alvarez! Co się tu stało? Znaczy... Kto to zrobił? Czy to... To wieczyści? Leon... To zrobi... Nie idzie szlak, Leo. Jedziemy. Dobra, daliście mi sekundę jeszcze, ale zobaczmy jeszcze, co to jest. To jest obraz, dobra. Nic więcej nie ma, nie? Takiego, nie ma żadnych oświetleń.
Chmur i mgły, filtrowania, strumieniowanie. Wszystko ok. No 260 parę klatek, kurde, jest, nie? Nic się nie powinno zacinać, nie? O, trafił bak. Osłaniaj mnie. Tuż za tobą. Poszedł tędy. Chodź. Pięknie. Tropienie. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z Copelandem. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. Ej, czekaj. Czekaj chwilę. Poczekaj. Kurwa. Dobra, popatrzę. Czekaj. Tutaj. Tędy. Świeże ślady. Okej. Okay. Byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. O, ty kuźwa dranio. Bracie? Tak. To tylko draśnięcie. Tupek nie umie celować. Kurwa mać. Nic mi nie Tupek jest. Nie umie celować, ale... Kurde, trochę życia mi zgarną, nie? Czyli chyba idzie tam, w stronę wodospadu. Traci bardzo dużo krwi. Daleko nie zajdzie, chodź. O! O, horda? Sprawdź go. Krwawisz. Strasznie chujowa śmierć. Powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, kiedy ją znaleźliśmy, ty skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka, Leon. Jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiuszkiego dołu. Jak myślisz, jakie to uczucie? Zostać rozszarpany, pożartym żywcem.
Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leo. Nie, chwila. Dobra, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś! Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu, człowieku. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Zrób to. Tak, będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze zrobiłeś. O, już. Nie powinniśmy zostawiać. Nawet taki już achievement? Jak Leon. Szybko. Szybko tym achievement wpadł. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Może znajdę jakiś opatrunek czy coś. To się przyda. O, tego nie mam. Tworzenie. Teraz muszę tylko poskładać to do kupy i dobra, ta powinno być dobra. O, elegancko. Na coś mi się jeszcze przyda. Pobyt sprintem. Jak miło. Strony gry. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zawieziemy trochę trofeów, takie. Chyba, że będzie lało. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra. Ale nie chcę jechać na całą. No tutaj jeszcze pokazuje hałas, stopień hałasu, kurde, nieźle. Jezu, muszę wrócić do formy. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Leona. Nie, jasne szlak. Co? A to skurwiele. Albo przewód paliwowy, albo się zeszczałeś. To pompa paliwowa. Leon, no tak, rozwali mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć się z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę O'Leary. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz. Szalony Willy jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Williego się nada. Tak, okej. Okay. Mieliśmy zapolować, ciekawe. Hej, co ci dał Leo? Mnie nie pytaj, może to jakaś mapa. Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne. Spoko. No, ten zobiaki. Jutro zdobędziemy leki, zabierzemy je do Tucker i zgarniemy nagrodę za Leona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. Dużo ich tutaj. Czekaj, coś blokuje drogę. Uważaj. Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi z tym. Przepychanie pojazdów, okej. Gotowy? No.
A, to tutaj muszę, dobra. Pchaj! Oh shit! Skubani. Zginęli mnie nieźle. Zbliżamy się do starego punktu kontrolnego Niro. Już prawie jesteśmy. Kurwa, to jak to robimy? Weź pożycz strzelbę, pójdę przodem. Okej. Chowasz strzelbę i lecimy. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. No i co im to pomogło? Już bym wolał, żeby mnie pogrzebali z pionierami. No. Cholera. Tylko popatrz na nich. To za zastrane punktówki, każdy jeden. Co oni sobie myślą? Na niefederalnym możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie horda i nas wszystkich pozabija? Parszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. Właśnie, co tu w ogóle jest? Nic nie mamy ciekawego tutaj. No proszę. Medykamenty. No, gniazdo jest. Czujesz to? O Jezu. Tam. Szybko, idziemy. Czekaj, stój. Kojarzysz, ile mołotowów ci zostało? Zahaczymy, jak będziemy wracać. Zostaw. Jasne. Chuja nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick? No i wykrakałeś. Chyba już nie żyje. Chyba? Zniszczysz mi strzelbę. Ta. Okej. Dobra. Znowu chcesz tam jechać? Stary, o czym ty gadasz? W cholernym obozie dla uchodźców. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię wyciągną. Co niby jak? Nie twoja wina, przepraszam. Przestań. Gdybyś wsiadł do tego helikoptera z Sarą, różnica byłaby taka, że ty też byś nie żył. Powiedziałem, przestań.
O, też bym nie żył? Czyli co? Helikopter nie, w ogóle nie wystartował? O. Niech to szlak. Dość nasłuchałem. Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny. Hej, a tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony. Dobra, tylko musisz skierować światło w tę stronę. Dobra, dobra. No. Najpierw to ja podam, co tutaj jest. Dobra. No proszę. Syk. O, Jesus Christ. Jasny gwint. Padaka, a zawał. Dobra. Wiedziałem, że to są drzwi, że coś może wyskoczyć, ale kurde. Nadal z nienacka. Nie przewidziałem tego, kurwa macie!